To moje miejsce na ziemi jest właściwie tam, gdzie jestem. Ja nigdy nie miałem takiego poczucia, że jestem w ogóle nie na swoim miejscu. Natomiast jako ksiądz jestem ciągle konfrontowany z pytaniem, czy to, co głoszę z ambony, rzeczywiście realizuję. To towarzyszy mojemu życiu właściwie cały czas i to są takie zadania bez dna, bez końca właściwie. Papież Franciszek powiedział niby rzecz banalną, jak pomagasz komuś, to popatrz mu w oczy, uściśnij mu rękę, czyli zaangażuj się, spotkajesz człowieka, to nie biedny, tylko człowiek, który jest w potrzebie. Żeby być dobrym człowiekiem, to co my możemy zrobić ze swojej strony, powiem jako ksiądz, pobożny, żeby tych potrzebów Ducha Świętego nie tłumić w sobie. Jakieś takie doświadczenie miałem, pracując w Tygodniku Powszechnym. Byłem nawet redaktorem naczelnym. Teraz największy sukces, bo już jestem redaktorem seniorem, czyli emerytem po prostu. I to uważam za sukces. Dlaczego? Dlatego, że moi koledzy mnie tam trzymają dalej. Więc to sukces, że mam przyjaźń tych ludzi. Nie sądzę, że mi tam bardzo potrzebne. Aczkolwiek też czuję, że mój mózg już powoli tak się robi coraz bardziej zjełczały, ale jeszcze serce funkcjonuje dobrze, więc może to jest ważniejsze, że tych ludzi staram się nosić w sercu.